Dopiero co pod koniec września inaugurowaliśmy rozgrywki siatkarskiej pierwszej ligi, a już jesteśmy na półmetku sezonu zasadniczego, który na razie bardzo dobrze układa się dla drużyny Exact Systems Norwida Częstochowa, która zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, zupełnie na innym biegunie Tauron AZS Częstochowa i dziś w magazynie siatkarskim Volleyphone podsumujemy sobie dotychczasowe wydarzenia i wyniki obu drużyn, a naszym gościem dziś atakujący drużyny Norwida Paweł Stabrawa, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. I oczywiście Mariusz Rajek. Witam również. Panowie, dzisiaj Mikołaj, więc nie mogę zacząć od innego tematu niż zapytać was, jakie prezenty otrzymaliście. Można powiedzieć, że Norwid taki mały prezent zrobił sobie już wczoraj, wygrywając z drużyną z Wrześni 3-1. Ty, Paweł, dzisiaj coś tam pod poduszką spotkałeś, znalazłeś? Coś tam drobnego spotkałem, oczywiście, jednak najbardziej mnie oczywiście cieszy ten wczorajszy wynik z drużyną z Wrześni. To zdecydowanie taki najprzyjemniejszy rodzaj prezentu mikołajowego. Nie chcesz zdradzić, co to było pod tą poduszką dzisiaj? Nie chcę zdradzić, to moja słodka tajemnica. To może chociaż zdradzisz, czy był jakiś prezent od trenera Panasa wczoraj za tą 10 wygraną. Trening o 11 dzisiaj. Dokładnie, trening o 11. A tak by było 10. A tak to było 10, dokładnie, więc ta godzinka snu więcej. Ale oczywiście tak, no bardzo się cieszymy z tego wczorajszego wyniku i myślę, że dla każdego to był świetny prezent mikołajowy. O meczu za chwilę sobie jeszcze powiemy. Ty, Mariusz, dzisiaj jakiś prezent mały, duży już dostałeś? Czy no może liczysz, że dopiero się dzisiaj pojawi? Dopiero liczę, ale nie wiem, czy liczenie coś w ogóle pomoże, bo chyba nie za bardzo ma mi kto ten prezent dzisiaj wręczyć, także nie wiem, panowie, może apel do was, może coś po programie się uda zorganizować. Pomyślimy, ja natomiast szaliczek od mamy, także bardzo dziękuję. Dobra, a teraz mama. Już, bardzo dobra mama, a teraz przechodzimy już do wydarzeń stricte sportowych, tak jak wspomnieliśmy na początku. 10. zwycięstwo, wygrywacie we własnej hali z Krispolem Września, no twierdza utrzymana, nikt w hali przy ulicy Jasnogórskiej na razie sobie nie radzi, nie potrafi zwyciężyć. Tak też było wczoraj, chociaż łatwo z pewnością nie było, ten pierwszy nerwowy set przegrany na przewagi, ale potem z każdą kolejną akcją, z każdym kolejnym setem rozwijaliście się. Jasne, tak jak powiedziałeś, nie było łatwo. Mogę też dodać od siebie, że sędziowie nie pomagali. Momentami to wyglądało, jakby grały ze sobą trzy drużyny, a nie dwie, no ale to już zostawmy. W każdym razie rzeczywiście tak jest, że te początki setów w tym sezonie troszkę nam jakby przelatują przez palce niekiedy, ale tak jak zauważyłeś, że z każdą kolejną akcją, z każdym kolejnym punktem my się nakręcamy dodatkowo i potem to już wygląda znacznie lepiej niż na początku. Twój wkład wczorajsze zwycięstwo też był dosyć duży, bo jak rozmawiałem ze statystykiem, drugim trenerem Leszkiem Chudziakiem powiedział, że 23 punkty zdobyłeś, także bardzo dobry wynik. Później spojrzymy sobie na ligową tabelę i zobaczymy, jak to dobrze prezentuje się w tym momencie, jeśli chodzi o drużynę Norwida. Podsumujemy sobie także te dotychczasowe wyniki, no a teraz przejdziemy do drugiego spotkania wczorajszego, no i można byłoby trochę powiedzieć, że bez seta, bez punktów i bez zmian, jeśli chodzi o tą grę i wyniki, a także o miejsce w ligowej tabeli drużyny Tauron AZS-u Częstochowa, daleka podróż do Sulęcina, no kompletnie nieudana i porażka 0-3. Mariusz, no myślę, że wszyscy gdzieś tam zdają sobie sprawę, że nie jest wesoło, mówię teraz tutaj typowo o wynikach, no i wszyscy gdzieś mieli nadzieję, że w tym Sulęcinie uda się ugrać jakieś punkty, no a nawet zwycięstwo, które pozwoliłoby troszkę w tej tabeli no zmienić, poprawić swoją sytuację. No ja myślę, że jakbyśmy chcieli podsumować tegoroczne dokonania z AZS-u Częstochowa, to musielibyśmy Volleyphone'a nadawać po 23, a i tak nie wiem, czy wszystko byśmy mogli. Znaczy mówimy o tym sezonie, powiedzieć. Bo podsumowując tak, cały rok to jest mistrzostwo pierwszej ligi, po czym nagle... Tylko ten sezon, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest tragedia, katastrofa, obraz dramatu, no przegrać 11-13 spotkań. Wiadomo, że wokół AZS-u są jakieś tam problemy, o których się mówi mniej lub bardziej, ale zostawiając te wszystkie sprawy organizacyjne, no są zawodnicy siatkarzami, sportowcami, no i myślę, że trochę też ambicja powinna kazać im prezentować się lepiej na boisku, bo tak naprawdę, no, chciałoby się powiedzieć cokolwiek dobrego, cokolwiek optymistycznego. Ja nie potrafię znaleźć nic, jeżeli przegrywają 0-3 w Sulęcinie, 0-3 w Siedlcach i tak naprawdę jedynym meczem, gdzie faktycznie zostawili serducho na boisku, no to były derby z Norwidem, które też, no, dla nich niestety zostały przegrane. No i po tym meczu wydawało się, że AZS łapie powoli jakąś formę i w kolejnym tak meczu będzie wyglądało tak to lepiej. Tak też mi się właśnie wydawało, bo Norwid jest drużyną z czołówki, ale kiedy były w perspektywie wyjazdy do Siedlec, do Sulęcina, teraz w sobotę do
do Kluczborka, to wydawało się, że te punkty muszą być. Sytuacja ZS-u czysto sportowa jest taka, że jeżeli w sobotę też przegrają w Kluczborku, który jest na fali, który wygrał 3 ostatnie mecze, no to tak naprawdę powoli zaczną matematyczne szanse uciekać na miejsce poza playoutami, w ogóle na miejsce poza tym ostatnim, bo tak naprawdę no to jest ścisk niesamowity w pierwszej lidze poza tą ostatnią czerwoną latarnią AZS-em. To spójrzmy, będzie bardzo... spójrzmy od razu na ligową tabelę i myślę, że będzie to takim punktem wyjścia do dalszych rozmów i rozważań tego podsumowania dotychczas sezonu pierwszej ligi. Myślę, że nie ma żadnej niespodzianki, jeśli chodzi o pierwszą pozycję. Stalnysa to jest zdecydowany, murowany faworyt. Ja nawet nie powiem, że do pierwszego miejsca, tylko do awansu w tym sezonie wobec problemów w Stoczni Szczecin, bo wydaje się, że zwycięzca pierwszej ligi zagra. Nie wiadomo też, co z Chemikiem Bydgoszcz i tak dalej, więc no, na pewno jest taka szansa. Myślę, że ten zwycięzca, na razie skupmy się tam o kolejnych pozycjach, to myślę, że też nie wszystkie drużyny spełniają warunki infrastrukturalne. Lechia, Tomaszów, no wiadomo, kolejny sezon bardzo wysoko, miła niespodzianka, no i tak możemy powiedzieć, dobrze, że jest Norwid w Częstochowie, jeśli chodzi o siatkówkę, no bo naprawdę byłoby nam, czulibyśmy się co tydzień na pogrzebie po prostu, gdybyśmy patrzyli tylko na AZS Częstochowa. Krispol, Ślepsk, no to są te drużyny, które też gdzieś tam pamiętamy z tych ostatnich sezonów w czołówce. Dla mnie słabo Buskowianka Kielce, teraz przenosząc się w te dolne rejony tabeli, oni spadli z plus ligi, wydawało się, że będzie trochę lepiej, tym bardziej, że to znaczy, tam... no tam jest bardzo młody zespół, gdzieś budowany zupełnie od Sławek podstaw, Wóz, także ja myślę, nasz dobry znajomy. Tak, Sławek, Mateusz, Rećko, Adam, Woźnica, także troszkę jest tych wątków, natomiast patrząc jeszcze na ligową tabelę, no to nie dałeś mi skończyć, może nie wszyscy, a no bo kibice i nasi widzowie widzą teraz tą tabelę, natomiast no wiemy, nie wszyscy kibice może wiedzą, ale drużyny 1-8 grają w playoffach, drużyny 9-10 kończą sezon po rundzie zasadniczej, a kolejne 11, 12, 13, 14 grają w playoutach, no i ta sytuacja AZS-u, ja myślę, że o playoffach to już myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że tych szans już nie ma. Oczywiście matematyczne są, ale wydaje mi się, że ciężko będzie tam aż tak awansować, tak nagle zdobywać regularnie punkty, natomiast tutaj pojawia się problem nawet, żeby zająć to miejsce 9-10 i wcześniej spokojnie zakończyć ten sezon, co wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności sportowe i nie tylko, to byłby najlepszym rozwiązaniem dla AZS-u. Dla ciebie, Paweł, jakaś drużyna w tej ligowej tabeli? A jeszcze ja bym się zaskoczeniem? Na chwilę zabawił prowadzącego dzisiaj programu i zadał pytanie do Pawła i do ciebie, Szymon. Jest Mikołaj, także daję ci teraz taką możliwość. Co wy o tym myślicie, po prostu tak od czysto sportowej strony? Gdzie tu może tkwić problem? No bo jak spojrzymy na skład AZS-u, on wydaje się co najmniej przyzwoity. Naprawdę są tam fajne nazwiska, które wydaje się, że w pierwszej lidze no, powinny być w czołówce, gdzieś w tej pierwszej czwórce. Tymczasem no, to nie jest drużyna nawet gdzieś środka tabeli. To jest drużyna, która przegrywa wszystko. Przegrywa praktycznie wszystkie mecze poza dwoma spotkaniami, w tym inauguracyjnym z Kluczborkiem, który też tak został wygrany dość mocno szczęśliwie. O co tutaj może chodzić? Bo był trener Tanik, niektórzy narzekali, trenera Tanika nie ma, jest Piotr Łuka. No jeśli się zmieniło, to chyba na gorsze, bo jeszcze seta nie ugraliśmy. No też trzeba jeszcze poczekać z tą oceną, natomiast na pewno nie wygląda to optymistycznie. Wydaje mi się, i trochę tak nawet jak rozmawialiśmy, że troszkę zawodnicy przyzwyczaili się do tych porażek. To jest najgorsze. I to jest zdecydowanie najgorsze, no bo myślę, że jakby ktoś przed sezonem powiedział, że AZS wygra tylko 2 spotkania w tej rundzie, w tej pierwszych 13 spotkaniach, to raczej nikt by nie uwierzył, tym bardziej względem patrząc jeszcze poprzedniego sezonu. Natomiast nie wiem tak naprawdę, co mogą czuć zawodnicy. No może Pawłowi jest łatwiej gdzieś to tam scharakteryzować. Nie wiem, czy też byłeś w swojej karierze w takiej sytuacji trudnej, gdzie zajmowałeś ostatnie miejsce i miałeś tyle porażek na swoim koncie. No powiem, jeśli chodzi od strony osobistej, że w takiej aż sytuacji dramatycznej, jak Taura na AZS Częstochowa, to jeszcze nie byłem. Jednak no tak z doświadczenia zawodniczego mogę jedynie powiedzieć, że tu bardziej chodzi chyba o strefę mentalną po prostu, bo jednak jak się tak przegrywa mecz po meczu, to te chęci na trenowanie, na samotrenowanie, na kolejne granie są coraz mniejsze i to też doskonale pokazuje drużyna Resowi Rzeszów z Plus Ligi, gdzie też wiadomo są fajne nazwiska, fajny trener, cała ta otoczka można by powiedzieć siatkarska również. Ale jednak gdzieś każde to przegrane spotkanie ciąży. Analogia słuszna. Tak, dokładnie. I po prostu wydaje mi się, że zawodnicy muszą jakoś się odblokować mentalnie. A czy oni są w stanie sami to zrobić? Psycholog powinien się pojawić? Wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę powinno być, bo jednak
po co są ci ludzie, że właśnie pomagają w takich ciężkich momentach i jeśli Tauro na ZS chciałby się rzeczywiście odblokować, odbudować w jakiś sposób, to myślę, że korzystając z jakiejś pomocy psychologa, mogliby to zrobić. No. Ja też bym się skłaniał, że taka pomoc jest potrzebna, natomiast przypuszczam, że każdy z zawodników no, na swój sposób to przeżywa i może jeden faktycznie tego potrzebuje, inny nie. Był problem oczywiście ze zbudowaniem drużyny przed sezonem, więc ten czas powinien działać na korzyść AZS-u, no a tak się nie dzieje. Teoretycznie można powiedzieć, że kiedy już AZS pod wodzą Sinana Tanika zaczął grać troszeczkę lepiej, nastąpiła ta zmiana i teraz ja nie wiem, jak to wygląda tam od strony treningów, może to jest zupełnie inne podejście, prawdopodobnie tak. I na nowo zawodnicy muszą się uczyć nowego stylu, który gdzieś tam wprowadza trener Piotruka. No i możemy czekać, a tutaj cierpliwość oczywiście jest potrzebna, ale tego czasu jest coraz mniej. A jeśli chodzi o cierpliwość, to tutaj myślę na słowa uznania zasługują siatkarze z Kluczborka, bo oni przegrali bodajże 10... Oni się cieszą każdą wygraną. Oni przegrali chyba 10 meczów z rzędu, po czym udało im się wygrać ten pierwszy, no i poszli za ciosem. Teraz 3 zwycięstwa z rzędu i za chwilę będą mieć szansę wygrać kolejne spotkanie. Będą mogą grać, mieć czwarte, będą, grać we własnej... będą faworytem. Tak, oni byli przez bodajże 11 kolejek na ostatnim miejscu, teraz są już na 12, te straty nie są tak duże, no i myślę, że to jest taki fajny przykład Beniaminka, który gdzieś pokazał, że mimo, że było ciężko, że nie szło, to potrafili się odbudować, ale wróćmy teraz może troszkę po tych takich trudnych rozważaniach do tej dobrej dlatego, sytuacji. Dlatego o tym mówimy, bo nam po prostu gdzieś też ten AZS Częstochowa leży na sercu. No ten klub z wielką, niesamowitą historią. No po prostu gdzieś my jako dziennikarze, mieszkańcy tego miasta kibice się nie zgadzamy na ten stan rzeczy. Tym i bardziej, do tego że się denerwujemy. Zeszły sezon dał duże nadzieje, że jest szansa faktycznie na poprawę tego wszystkiego. Może za szybko się udało wygrać tą ligę, no i teraz są takie problemy. Norwid, trzecie miejsce, 27 punktów, 10 zwycięstw, tylko 3 porażki. Chyba bardzo dobry wynik. Nie wiem, czy się zgodzi ze słowami trenera Radosława Panasa, który powiedział, że przed sezonem no, z pocałowaniem ręki wziąłby takie wyniki. Myślę, że się zgodzę w 100%, bo to też pokazuje, że drużyna, która jakby od nowa się buduje, bo niewątpliwie Norwid w tym roku taki jest, wymiana praktycznie wszystkich zawodników, dosłownie kilku zostało z zeszłego sezonu, nowa koncepcja, jakieś nowa nauka, że tak powiem, każdy dla siebie uczy się od nowa tej gry razem, prawda, tworzy się jakiś monolit. Więc trzecie miejsce, myślę, przez każdego z nas byłoby wzięte w ciemno przed rozpoczęciem sezonu. A jak ty się czujesz tutaj w drużynie z Częstochowy? Jak oceniasz swoją indywidualną postawę? Bo wydaje mi się, że z Arkiem Żakietą bardzo dobrze się uzupełniacie. Kiedy jemu nie idzie, ty wchodzisz, potrafisz to nadrobić. I odwrotnie, no chociażby ten przykład z wczorajszego meczu, gdzie 23 oczka przy twoim nazwisku. Też świetny mecz zagrałeś ze Stalą Nysa. Także jak ty to oceniasz? No i jak się czujesz tutaj w Norwidzie? Jeśli chodzi o atmosferę w drużynie, no to wiadomo, jak są zwycięstwa, to jest atmosfera. Bardzo, bardzo fajnie. Prosty schemat. Tak, dokładnie. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Jesteśmy, że tak powiem, coraz bardziej na siebie otwarci. To wszystko funkcjonuje jak w dobrze naoliwionej maszynie. Natomiast jeśli chodzi o mój wkład, to ja sobie postanowiłem przed tym pierwszym sezonem w pierwszej lidze, że każde moje wejście, każdy jakiś zdobyty punkt to będzie też taka jakby lekcja i nauka, bo wiadomo, jak się wchodzi do nowego zespołu, do nowej wyższej ligi, to jest niewątpliwie to nieraz ciężkie doświadczenie, ciężka jakby przeprawa. Wychodzi to całkiem przyzwoicie póki co, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, świetnie się z Arkiem uzupełniamy. Wygląda to bardzo dobrze, jeden za drugiego potrafi wejść, dodać coś od siebie, jakąś cegiełkę i dzięki temu właśnie ta nasza współpraca bardzo fajnie wygląda i przekłada się na końcowy rezultat. Zostając w klimacie troszkę świątecznym i Mikołaja, to można powiedzieć taki mały dar dla atakującego, lewa ręka, bo zawsze gdzieś to też wygląda bardzo widowiskowo, leworęczny atakujący, który na tym prawym skrzydle ma znacznie łatwiej niż na lewym. No i to naprawdę fajnie wygląda, jest dużo bardzo dobrych, mocnych leworęcznych
atakujących. Nie wiem, czy ty się jakby też z tym zgodzisz. No nie wiem, czy atakowałeś kiedyś tam prawą ręką. Pewnie na treningach dla zabawy tak, ale, no, ale to jest chyba niewątpliwie atut atakującego, który ma właśnie tą lewą rękę. Zdecydowanie tak. No, wystarczy spojrzeć na odsetek graczy leworęcznych, którzy grają powiedzmy na przyjęciu na tej lewej stronie. No jest bardzo mały. Wiadomo, jest wiele ciekawych zawodników, jak chociażby taki Uroš Kovačević, prawda, który nadrabia taką swoją elastycznością, natomiast większość zdecydowanie jest z takiego topu praworęcznych. I tak samo na prawej stronie to wygląda lepiej, jak się jest leworęcznym, bo ma się ten wachlarz po prostu większy, jest dużo łatwiej zaatakować po obu kierunkach. To najście może być też takie mylne dla przeciwnej drużyny, żeby rozszyfrować. No i wiadomo, skraca się ten kąt, jest dużo lepiej, dużo łatwiej. No i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania dwa słowa jeszcze o tej najbliższej kolejce, bo nie ma czasu na odpoczynek. Wyjedziecie do Krakowa na trudny teren, do drużyny, która teraz wygrała w Suwałkach, także pewnie na takiej fali będzie chciała pójść za ciosem, no i pokonać mocny Norwid, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Ale może wam się tam dobrze grać, bo hala też taka mała, trochę podobna do Norwida. Jasne, tak jak tu wspomniałeś przed chwilą, no jest to drużyna, która też potrafi grać w siatkówkę, jest na fali, jak pokazało to spotkanie w Suwałkach, gdzie to jest moim zdaniem osobistym najcięższy teren dla przeciwnych drużyn, a mimo wszystko wracają z tarczą, wracają z trzema punktami z bardzo ciężkiego terenu i myślę, że będą chcieli to pokazać to samo przed swoimi kibicami, przed swoją publicznością w sobotnim meczu z nami. Natomiast my też jakby poza tą ostatnią kolejką w Tomaszowie ciągle czujemy się silni, pewni siebie i myślę, że pokażemy kawał dobrego meczu. Mam nadzieję, że z korzyścią punktową dla nas. Tego życzymy i patrzymy jeszcze tutaj na to spotkanie Tauron AZS-u Częstochowa, wyjazd do Kluczborka na mecz z Mickiewiczem. No już ten środowy mecz zapowiadaliśmy takim spotkaniem o dużą stawkę i tym bardziej urosła stawka meczu meczem za 6 punktów. Oczywiście spotkanie ważne dla obu ekip, żeby też dobrze rozpocząć tą rundę rewanżową, ale no Kluczbork przy wygranej za 2 czy za 3 punkty jest coraz bliżej. Ja nie chcę mówić, oni są naprawdę w stanie jeszcze wejść do playoffów. Ja przed sezonem mówiłem, że to taki może być czarny koń rozgrywek. Po tych 10 porażkach bałem się, że troszkę się skompromitowałem swoją wypowiedzią z początku, ale okazuje się, że nie, że zaczęli grać, no a AZS, no wiemy, jak bardzo tych punktów potrzebuje. A AZS, jeśli przegra w Kluczborku, to myślę, że gdzieś takie komentarze się chyba nawet u nas przewijały, czy też na profilu AZS-u, że może czas się zacząć przygotowywać do playoutów, dać odpocząć zawodnikom, no bo wiadomo, że tylko to zostaje. No jest to naprawdę koszmarny sezon AZS-u, nie wiem, jak to wszystko się skończy. Ale jest jeszcze 13 kolejek, także naprawdę wiele może się wydarzyć. No i tak, jeżeli AZS teraz by zaczął wszystko wygrywać, no to jeszcze może być w ósemce. Także, ale... Trzymamy, oczywiście, no, matematycznie. Czysto teoretycznie. Matematycznie na pewno. Czekamy na to spotkanie, na to przełamanie w końcu i może potem uda się pójść za ciosem, potem mecz u siebie z Jaworznem, także jak najbardziej są możliwości do punktowania, potem Kielce, a więc te drużyny, które są gdzieś tam teraz niedaleko AZS-u. Dziś to już wszystko, mikołajkowy Volleyfon za nami. Naszym gościem był atakujący Exsystem Norwida Częstochowa Paweł Stabrawa. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Mariusz Rajek. Dziękuję. Który mam nadzieję dzisiaj jeszcze jakiś prezent dostanie. No jak mi nie kupisz, to może być ciężko. Czyli nie dostanie. I Szymon Sobol. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.